Był to zwykły dzień, kiedy czwórka potężnych escape roomowiczów w Bagrumsach powróciła. Phoebe co prawda jest tutaj pierwszy raz, ale my powracamy do słynnego już Escape the Bagrooms. Jak się okazało, nie udało nam się uciec. A, niestety. Niestety. A od ostatniej naszej nieobecności gra zmieniła się nie do poznania. O bogowie. Dobra, gram oczywiście na normalu. Dokładnie, Kaczka. Na normalu. Save będzie się nazywać Stara Gru. Yes, no i co? Moja mama! I zaczynamy! No i teraz się boję, że mi ten mikrofon nie będzie działał. Bo Entity będzie w Backroomsach. O bogowie. Ta gra zmieniła się o 720 stopni, co najmniej. Wyewoluowała. Dobra, wyciszamy się, rozmawiamy w grze. Halo, słychać mnie? Proszę powiedz, że mnie słychać. Halo! Halo! O nie, to znowu... Słychać? Słychać? Oła, Słychać cię, powiem tak, słychać cię, Phoebe, ale generalnie twój mikrofon jest na poziomie kosiarki w... W ogródku, no naprawdę. Tak mi mniej więcej ma poziom twój mikrofon. No nie wiem czemu. A weź go ściś tak, tak o, nie wiem, 50 tysięcy decybeli spróbuj. Znaczy, może tutaj wyteguję. Bo aż Chester mówi, jakbyś kosiła trawę w ogródku, no dramat jest. Chester, tu kosiarko kosić, kurwa, kto ci kazał? Ej! No, elo, to ty jesteś? Teraz? Widzę dedykator, no, to. Teraz? Jeszcze ścisz, jeszcze ścisz. Mówiłem, 50 tysięcy musi być co najmniej. Ściszenia. Ścisz. Mocno ściszamy mikrofon. Nie, jest dramat, mówię. 50 tysięcy ma ściszyć. 50, co najmniej 50 decybeli w dół. Czemu ona brzmi? No brzmi jak mówię, kosiarka u ciebie w ogródku. Jak nam się idzie ściszanie? Kurwa! Ej, nie mogę! Co to się dzieje? Co ja słyszę? Ja słyszę jakieś bębny. Co to było? Na Podlasie to norma! Kurwa, nie mogę się śmiać, ja mam gardło strane! Ja się śmieję, bo ty się śmiejesz! Co z czego się śmiejecie, halo? No, z kosiarki u Phoebe, bo puszcza kosiarkę podczas grania. A, to słyszałem, piękne, kurde. Ty, tak to skrzypi, kurde, o co chodzi? Jestem ta skrzypca, mówi. Powiedz coś, jak tam wygląda sytuacja? Powiedz coś. Mówię, słychać mnie? Dawaj, powiedz coś, Phoebe. To teraz mnie nie słychać. Chyba, nie, to chyba przesadziłaś z tym ściszeniem, jednak. Bo teraz nie mogę nic słychać. Słuchaj, bo kosiarkę to mogę silnik wyjebało. Pokażcie swoje identyfikatory, bo chcę zobaczyć wasze inne. Może w ogóle mikrofon cały wyłączyła. Wyłączałeś mikrofon? Jesteś w ogóle na Discordzie? Bo na Discorda teraz się przerzuciłem. A to są kurwa jakieś Lego przygody. Na Discordzie też nie każdy. A słychać mnie na Discordzie? O, teraz słychać. Ale odłączyłam kabel przez to, bo tak robił, więc odłączyłam kabel i podłączyłam z powrotem, więc muszę nie chyba zrestartować. W ten sposób się nie ścisza mikrofonowo. Nie, w ten sposób nie tak. Ale w ten sposób się kosiarkę wyłączyłam. Mówiłem, że kosiarkę wyłączyłam. Przepraszam, kosiarkę do mikrofonu podłączyłam, no. W ten sposób się nie ścisza mikrofonu. O, tu masz napisane na dole. Fix it. Tutaj taka komedia się odbywa, ci kosiarkę wyłączyli i zły kody, co działa. Śmierć ze śmiechu, kurwa, była przed. No, masakra, ja się nie mogę śmiać tak, kurde, bo ja przecież strane gardło. A ja jestem podpity, to czego, to czego, będę cały czas się śmiał. Tak, perfekcyjnie, nie, no luz, możesz. Możesz. Bardzo dobrze. Dobrze. Dokładnie, dobrze, musiałam dywan skosić. Ale po co ty te dywany kosisz, one są mokre, kosiarka ci się w chuj zatnie. Dobra, chodźcie, wbijajcie. A może się, już wbijam. Przygoda. Halo. O? Halo. O? Słyszysz no, mnie? No idealnie teraz, Phoebe, zajebiście, no. Gratulations, kosiarka wyłączona. Mamy to. Mamy to, dokładnie. Dobra, teraz którym się pokazuje ten? Hej, teraz Gru nie słychać. Nie, nie. Halo, Gru? Jak się pokazuje ten? Gru? A nie, to Bladdy. Jak się pokazuje? Bladdy, pów coś, potwał. Nie potwał, potwał się mówi.
No, Vlad nic nie mówi. Dobra, ale mi chodzi o ten... Ej, no co, przepraszam bardzo, co się nagle zmieniło, że nagle mnie nie słychać na w grze? Są tylko trzy sloty na gadanie. Tylko trzy osoby mogą mówić. Ej, no bez jaj. Za każdym razem było mnie słychać i nagle gra stwierdziła, że jednak nie będzie mnie słychać. Mi się wydaje, że po prostu Fibi ci mikrofon podkradła. Ci te dosy rozrobiła. Wymieniła, kurde, swoją kosiarkę. Zabrała. Czekaj, chyba, że coś... Bo. Może wyłączyłeś albo coś, czy przełączasz. A teraz? Teraz ci słychać. Słychać mnie? Tak. Słychać? Słychać. Dobra. Kurwa, pod którym się ten identyfikator pokazuje? Pod którym? No tak, idealnie teraz. Ej, a teraz dobrze mnie słychać, tak? Tak, pod którym? Teraz ideolo. Dobra, pod C, pod C. O, dziękuję. Pod C pokazałeś identyfikator, dobra. Tak. Słychać mnie, możemy lecieć za mną! Tak, gdzie jest Gród? Gród trzeba znaleźć, bo gdzieś jest Gród. Dobra, poradzi sobie, stary. Dorosły już jest przecież. A to są tutaj wcześniej czego nie ma, to są tylko bagrumsy, co to może być? Dobra, niczego nie wiem czy tu wiecie. Nie ma, nie? Tylko tak się składa, że ja mapę tą pamiętam jak własną kieszeń i pamiętam dokładnie gdzie jest wyjście. To bardzo no, się tutaj. Składa. Ja pamiętam tą mapę, bo niby się zmieniła, ale ten gówno prawda, tu jest wyjście. Nie, żartowałem, nie tutaj, chodźcie. Chodźcie, ja wam pokażę. O, dobra, o, to kojarzę, dobra. To kojarzę. To chodźcie teraz, dobra, ja wiem, teraz, teraz już wiem, pamiętam. Chodźcie. Za mną! Za mną! Kartki są, widzicie, karteczki są przylepione. Gdzie? Jakie karteczki? No, tutaj była karteczka na przodu. Pokaż. O, proszę, o. Taki ładny rysunek. O. Tak, to są karteczki obrazowe. O nie, drabina się generalnie... zepsuła. No, drabina. Tak, zepsuła się drabina. Dobra. Przejście jakieś, chodźmy zobaczyć. Fibi jest za nami? Mówię, nie, tak, biegnę. Idzie. Chodź, Fibi, dobra. Tak, bo kojarzę, że... No kojarzę, że gdzieś tu chyba. Może tu bardziej? Tu może? Poczekajcie. O, drzwi znalazłem, ej, Blabi. No. Drzwi? Tak, drzwi. Drzwi? Nie było tutaj drzwi kiedyś. Drzwi? Nie pamiętam drzwi w tej grze. No ja też drzwi nie pamiętam w sumie, ale dobra, no debil by nie wszedł do środka. Ej, to tędy, no. Łatwo, dobra, zamknij. O cholera, dobra. Balans już chce. Ej, ale muszę jednak na Gru byśmy poczekali. A gdzie jest Gru właśnie? O, ej, Gru! 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 O, zrozumiałem wam to! Znaleźliśmy, znalazłem. Znalazłem klucz do tego. Aaa. O kurde, ała, tak! Zrąbałem się! Ej, no normalnie nie jest! Zrąbałem się! Ale mi serce bije! Ej, czeko leżysz! Czemu jak mi się serce bije? Ja teraz bym tu zrozumiał! Ale czekajcie, te drzwi się otworzyły wam teraz? Ja je otworzyłam, kliknęłam na nie i po prostu... Aha, bo ja ogólnie znalazłem tę drabinkę, nie? Na górę wlazłem i tam były te kluczyki, nie? Jak znalazłeś? Ej, ja dostałem... Ja dostałem padaczki jakieś i spadłem! Ej, co to kurwa chodzi, ty? Ej, temu to zrzuca tak! No zrzuca ej, właśnie! Ej, a mogo nie dasz rady tego przejść, bo jesteś lamusem! Nie masz psychy! Nie masz psychy, żeby to przejść! Nie podpuszczamy cię, ale nie dasz rady! Nie dasz rady to przejść! O! No dobra! Dałeś radę, muszę przyznać, że faktycznie trochę się zmieniło, ale... Nadal jestem przekonany, że nie ma tu nic strasznego. Chyba mam kondycja trochę spadła. A w życiu ja nie widziałem, że będzie podpora. Ty go wiecie, jaki jest problem? Ja tutaj nigdy już nie byłem, bo nie pamiętam tego terenu. Ach, bo tego dobra, nie wiecie co? Przede wszystkim trzeba zachować spokój. Nie, ej, nie, Jugę, wiem! Pod QE. Czemu mnie pierwszą? No jest, to sobie pograło. Ja pierdolę! Uważam, że stąd nie ma już chyba wyjścia. Jesteśmy zgubieni. On miał samotną misję znalezienia klucza. On jesteśmy tylko we dwójkę zaraz. Ja pierdolę! Stąd chyba już nie ma wyjścia. Dobrze mi poszło. Jak on hopsa w ogóle, co jest? Masakra, kurwa. O nie, rozsypali się jak te w Robloxie troski. No nie, źle. Masakra, się porozsypywali, kurwa, jak te, jak ludziki z Lego. Ja to nie widziałem, po prostu się wyjebałem. Dzięki za obserwację, dzięki wielkie.
Witam u mnie w herbaciarni. Nie, no, obstałem, że tu jakiś gigaczad nas spotka. O! Już mnie wystraszyłeś, ja pierdolę! Ej, tu jest jakiś ten! Ej, wyjście tu jest chyba jakieś! Fibi zdechła. Fibi no, umarła. Się. Ej, co jest? Nie znalazłem! Ej, co jest? Trzeba robić sobie witam w mojej kuchni z tej strony. Ej, co nie znaleźliście kuchni w Bagrumsach? Wy jacyś nienormalni jesteście. Ale powiem wam, że znalezienie kuchni w Bagrumsach na pewno... Ratujcie mnie! Pierdolę, uciekajcie! Uciekaj, uciekaj! Dzień dobry! Przeszliśmy to chłopak! Czemu on mi się na twarz zrespił i zaraz mnie złapał? Czemu my to przeszliśmy i dlaczego tak... Nie mam pojęcia. Ej, ogólnie tak, dostałem taki protip, że podobno Q i E się balansuje, jakbyśmy chcieli przychodzić do tego rzeczy. A Mongo mi to samo powiedział. Ale faktycznie. I można się wychylać. Ale kto by się tym przejmował, kurde. Ej, dobra, co było w garażu, pamiętacie? Bo ja nie pamiętam, co się działo w garażu. Takie czarne, białe buźki. Tak, tutaj przecież tu naszło i były potwory te. Co się w ciemno. Jestem różne kolory na tych windzie. Puśćcie mnie. Ej, nie puszczałem, nie znają mnie chyba. Halo, mieszka tutaj ktoś w tym garażu? Jakaś tu coś jest. Tu nie ma, spokój jest. Co? Ej, tu na chwilę. Sprawdzajcie ID każdego, nie ufajcie im. Co? O, nie ufajcie. Ej, bo dobra, ci chodziło, pokażcie swoje ID, pokażcie swoje ID. Ej, bo światło migają. Gru? Among Go? A to, tu jest? Czy nie ma? Among Go? Ej, gdzie on jest? Był tu przecież w zamie przed chwilą. Kurwa! Among Go? Pokaż identyfikat! O nie! Among Go! Among Go! Uciekajcie! Jak się obsrali! Co za... Jak to nie jest Among Go! Uciekajcie od niego! Nie! Zostaw mnie! No zostaw mnie! To nie, ja jestem... Patrz. Na pewno? Tak, to ja. Spokojnie. Oni gdzieś tam z tyłu zostali. Czemu te drzwi się nie chcą otworzyć? Nie mam pojęcia. Wszystkie zamknięte? Tak, zamknięte. Nie, dobra, jestem debilem. Muszę F naciskać, żeby otwierać rzeczy. Dobra, nieważne. Okay. Jakąś Pepsi znalazłem. No debil mi się nie napił, co nie? No to może się wydarzyć. Jestem debilem, po prostu źle otwierałem drzwi. I czego tu nie ma? Dobra, to tamte drzwi też może były otwarte. Chodź, zobaczymy. Ej, idzie tam, uważaj. Tak, wiem, widziałem. Chodźmy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cię? Identyfikator poproszę. Chyba to ja. Patrz, co mam, latarkę mam. A no, latarkę. Jak tam podobał się prank? Jak? To było śmieszne. Ej, ale powiem wam, że się wydygałem trochę. Ej, jak się włącza latarkę? Czy tylko ty masz? Znalazłem, wiesz? Znalazłem w czapie po prostu. Latarkę. Ja w ogóle znalazłem jakąś Coca-Cola Pepsi i wypiłem, chodźcie tu zobaczyć. Nie, gdzie widzicie? To chyba życie przywraca, czy co? A w sumie nie wiem, czy to ale życie, bryka, czy to czerwona, szybka. Woda? Almondowa woda wedle loru przywraca psychikę i życie. Może ciebie uzdrowić z każdego stanu. Ej, ale ogólnie to wiesz co, powiem ci, że wydygałem się mega, strasznie. Ja myślałem, że ja tak patrzę, on zapierdala sprintem za nami, myślę, no ja pierdolę, koniec. No wiesz, jak tak stały, taki... Jak podchodził! Jak zaczął iść tak prosto do nas, jak nas tylko zobaczył. Piękna. Dopiero się obsramy, jak piątego zobaczymy. Ej, światło się pykają, światła pykają. No, to normalne. No, nic strasznego.
No dobra. O tym, że samochody mają kolory te, co są tam zaznaczone, ale nie wiem, czy o to chodzi. A bo tam było w ale... tych windach z kolorami. Ej, nie, nie, faktycznie. Bo samochody widziałem, że rozpiszą. Nie, już wiem, o co chodzi, samochodami, wiesz? Bo tam na początku były kolory. Pewnie trzeba policzyć, ile kolorów jest danego i wtedy można przejść dalej. Dobra, dobre, chodź. Możliwe. Chyba coś tam. No. Dobra, dwa czerwone, jeden niebieski, pomarańczowy. Koniec. Mhm. Dobra. Chodźcie. A to tylko tutaj są auta, może gdzie indziej jeszcze? No, chyba tylko tutaj, ja nie widzę żadnych innych. Dobra. Kurde, ale przeciwane to było. Ej, tam jeszcze jakiś pokoik widzę, tam z tamtej strony nieotwarty. Dobra, i tutaj. Ile było ten? Czego? Dwa czerwone i po jednym. Ojej, tu coś tak dziwnie to jest napisane. Mogę to naciskać? Zielonego nie było. Mogę. Dwa czerwone. Tu są przykryte. Aha, okej. Okay. No poczekaj, już wiem, dobra, chyba wiem. Niczego, co było. Dwa czy jeden niebieski. Jeden pomarańczowy. Jak to mam zaznaczyć? Nie wiem, przepraszam bardzo. To cztery. A, pierwszy poziom. O kurwa, jaki pierwszy poziom? Co? Ty, raz, dwa, trzy. Ej, bo nie mam pojęcia, jak na co tu chodzi. Dopiero się obsramy jak piątego, zobaczymy. Chyba musimy coś więcej znaleźć. No ja, nie ma sensu, o to mi chodzi właśnie, tak patrzę. Proszę się wylegitymować. Musiałem nas przeliczyć. I proszę nie chodzić jak bot. Proszę nie chodzić jak bot. Ej, zobaczcie, te liczby nie mają sensu. Proszę nie chodzić jak bot, zabraniam panu. Te liczby nie mają sensu, czegoś musimy jeszcze chyba znaleźć, bo jest za dużo liczby są. Ej, a tutaj byliście wy? Stamtąd przyszliśmy, wiesz? No, stąd wyszliście. A cztery tu się chodź, zapraszam was do wentylacji. Chodźcie. O, wentujemy razem? No. A, wentujemy. Nigdy nie sądziłem, że będę w swoim życiu wentował. O, loading. Dzień dobry. A myślałem, że wróciliśmy. O, here we go again. Ej, to można wrócić do poziomów, ale ej, nie, bo ty byliśmy po drugiej stronie. Tak, my wróciliśmy. Tak, po my teraz o, linę można podnieść. Może się przydać. Tak. Ej, to chodźcie, no bo to wróciliśmy się bez sensu. A tam od razu bez sensu. No właśnie. Polinę! Było się wrócić Polinę. Dobra, musimy znaleźć... Więcej samochodów trzeba. Samochody. No chodźmy. O, a propos samochodów. Ja pierdykam. Dobra, trzeba to wytegować po prostu. Ale chyba. Nie da się ściągnąć z tego. Więc no. Nie da się? Chyba, że to też jest liczone jako jakaś liczba. Nie, raczej nie. Raczej nie. Poczekaj, Bloody, a jakich tam kolory mieliśmy tam? Wow. Jak to wyglądałeś? Jak wytłumacz. Widzowie mi podpowiedzieli teraz, że chodziło o kolejność samochodów po prostu. Co? Kolejność jakby kolorkami. To nie miało znaczenia ile ich tam było, jak one były, tylko chodziło o kolejność, po kolei każdy. Aha. Wiesz, wyszło tak. Powiem wam jak one były. Czerwony, niebieski, czerwony, pomarańczowy. No dobra, może mogło tak być. Powiem wam, że najtrudniejsza zagadka no ever. Niestety, no strasznie. Dobra, jedź na drugie piętro. I to tyle z tego poziomu? Taki trochę. Nie no, co ty gadasz, to dopiero początek twojego koszmaru. O Jezu. Dobra. Boję almondowej wody, żeby sanitki, kurde, restaurować sanitkę. Oho. A, czyli co, jak wchodzisz w wodę, to sanitę ci ten regenerujesz? Najwidoczniej. Halo, mieszka tutaj ktoś? Chyba opuszczone miejsce. Ej, no to zarąbałeś. Piąty nie pojawił się. Najpierw, żeby takie było. Ej, ja latarka tu jest. Jedny była. Jest latarka. Gdzie? Tu u mnie. Gdzie? A tu ktoś tam bierze. Weź latarkę, ja kluczyk wam. O, ja chcę latarkę, ja chcę latarkę, ja chcę latarkę! Ja wyjdę, latarkę wyjdę! Latarkę! Wyjdź, no i kozak, latarkę to jest. Ej, tam widziałem potwora, tam jest potwór! Nie, no jest. Ej, chodzi faktycznie, jest.
Co wy widzicie? Ja nic nie widzę. Tam chodzi, chodził, poszedł na... O, jest! Idzie, biegnie! Azula biegnie! Uciekajcie! Uciekajcie, śmiałam życie miłe! On tam naprawdę... I chodził jeszcze jeden taki jak my. Dobra, dawaj tutaj do pomieszczenia, szybko, zamkniemy się tu. Tak, barykada. Ej, no brawo, barykada na wyjść. O, tu wszedł! Cicho, schowajcie się za drabiną! Tu nas nie zaznajdzie! Precz, demonie! No. Cicho! Boi się latarki. Nie wiem, czy się boi latarki, chyba nie zauważył nas za drabiną po prostu. Stanął w drzwiach i patrzył się na nas. No bo zaświeciłem mu twarz, to uciekł. Ej, klucz znalazłem. Jak co, świadczę, tak klucze chyba do czegoś służą. Chat mi pisze, że to jest kolega Kubuś i jest bardzo nieśmiały. Ja bym teraz... To jest kolega? Jeszcze raz? Czaty piszą, że to jest kolega Kubuś i jest bardzo nieśmiały. Patrzcie, on tam poszedł sobie. Dobra. Kubuś. Poszedł sobie chyba. No proszę cię, jaki Kubuś. Dobra, oszczędzajcie sprint, chodźcie tędy. Bo on nie przyjdzie, on będzie w kółko biegać, chodźcie. No jestem. W razie czego wiem, gdzie uciekamy. To jest bardzo dobry pomysł, iść w jego ślady. Aha, idziemy za nim. Cicho, niech sobie pójdzie trochę. Jak odejdzie, bo musimy to pomieszczenie naprzeciwko przeszukać. Niech sobie... Cicho! Noga mu się świeci. Sobie podbiję głośność gry trochę, tak mi się wydaje. A u mnie jak jest? O, słyszę krzyki. O. Ej, Bladi, bo tam ktoś stoi prosto, patrzy w ścianę, poszedł, jak bot. To chyba nie był nasz. Ale chyba musimy. Ten jest bardzo podejrzanie idzie. Nie. Nope. Mi się nie podoba. Patrz, to nie jest chyba, to nie jest człowiek. To nie jest nasz. Nie, ewidentnie. Widziałeś? To nie jest nasz człowiek. Jak szybko poszedł. To nie. Już nie drugi. Obawiam się, Phoebe, że zostaliśmy. Jesteśmy tylko sami tu zostaliśmy. O, nie. Kurwa. Nie! 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 Kurwa nie! Żartowałem! Jezus Maria! Przecież dalej chodzą, nie dostać. Nie no, ale tamten, ej, ale ja mam go, ale tamten to jest jak nic, to nie jest gru. Przecież tam chodzi nasz podobno człek. Nie, patrz, ten drugi to nie, to już to na pewno. No, biegnie tu. Kurwa, uciekajcie, biegnie do nas. Zamykać tu. Ale to może jednak on? Halo, gru? Gru? Ja nie, nie! Pomocy! A mogę ratuj mi życie, kurwa! Ja nie wiem, gdzie jestem. A ich tu jest więcej. Znalazłam. Tu ktoś zginął. Nie wiesz. Halo?
Ja pierdolę. O Jezus, halo? Co się wydarzyło? Nie mam pojęcia, jak biegłam, to on już tu był, dwa razy mnie tu gonił, proszę pomocy, dwa razy tu spierdzieliłam. Czy ty, Phoebe, zamordowałaś Bladeusza? Nie. O nie, buźki. Co jest? Duchy widzę, potwory widzę. Ja też. Ej, drzwi tu są jakieś, nie było ich tu. Widzisz to? Jak tych nie było? Są tu drzwi, rzeczywiście są jakieś drzwi. Ej, tu są kluczyki. Ej, halo, ktoś żyje jeszcze? Tak, chodź tu, chodź, jesteśmy w pomieszczeniu. A to Grunu zginął. Grunu, on pisał na czacie. No biegnie wojsko, potwór! Kurwa, to nie biegnie, co ginie. Piek, zamknąłem drzwi. Uuu, z tej strony Grunu. Ja te kluczyki wsadziłem w ściany. Ej, tu się ujebany. Jaki rymy. Ej, tu kombinacja chyba jest jakaś, trzeba zrobić pomprawną kombinację. Albo potrzebujemy czterech ludzi naraz i trzeba naraz przekręcić. Nie, bo to przecież solo się też przechodzi. A to wtedy może się respi tylko jeden. Chociaż czekaj, co-op open. Ej, bez kitu. Ej, to może no nie może się nie da, jak ktoś open. Zginie. Tutaj w pomieszczeniu! To naprawdę, kurde, chodź za głosem! Chodź za głosem! Cały czas mówię, chodź za głosem! Bladi, chodź do Bladi, nas! Bladi, tutaj! Mamy kluczyki w drzwiach! Tutaj są drzwi! Buga, o nie, kurwa! O kurde! Może lepiej nie idź! Nie idź tu, bo tu są dwa potwory! To powiedzcie mi, jak sobie pójdą! Nie mamy okna w drzwiach! No tak niezbyt wiemy, kiedy pójdą. Nie wiemy, kiedy oni sobie pójdą. A, Gruna, że ci pisze, że sobie nie odejdą. To musisz wbiec na Hama. Ale jest przy was? Nie widzimy, bo mamy drzwi bez okna. A, dobra. Mi się wydaje, że jak gruz giną, to że jedne można taką normalnie przekręcić, a resztę trzeba razem kliknąć. Dobra, mam jeden klucz jak coś. No a, tutaj są dobra. Wszędzie. Mamy wszystkie klucze, dobra. Wszystkie. Chodźcie, ustaw się. 3, 2, 7, 8, 9, 10 na 1. 17, 1! To działa. Łatwo. To zadziałało? Chyba nie. Nie. No nie bardzo. Jednego trzeba wziąć i szybko trzy naraz. Dobra, a mągiem ty się zajmiesz. Uwaga! Buźki. Co ty robisz? Buźki ty mam! Robisz? Potwór, kurwa! Co się tu wydarzyło? O jest! Bladni, to... Wyjaśnij mi to, co tu się wydarzyło. Aż za nie mówiłem, a Bladi aż też za nie mówił. Halo, słyszysz mnie? Teraz cię słyszę. Halo! No, zajmij się tymi trzema! Kurwa, pospiesz, chyba też popadłem w szaleństwo! Szybko, przełączaj to gówno! Wypijcie wodę! Nie mam wody do chuja! No ja nie wiem, Paweł. A kto klucze wsadził? Ja wsadziłem klucze, a później słyszę Bladiego, kurwa, i Phoebe słyszę. Wychodzę, a tu wyskakuje nam jakiś pokrakach, kurwa, jebany. Jakaś manża chodząca. Nie, zerwałem się. A gdzie jest Bladi? Bladi? Ej, czy w ogóle mnie słyszycie? Tak, generalnie musiałem wejść w tą kałużę, bo widziałem buźki widziałem. Mnie buźki załatwiły, więc... No. Myślałem, że popierdolimy za chwilę. Zabrałeś wszystkie? Co zebrać? Co zebrać? Tu jedną, tą Almond Water, wyrzuciłem jedną. To jest pewnie, żebyś... Jak widzisz takie buźki, to żeby wypić właśnie to. No właśnie, a Phoebe, powinnaś to wypić, jakbyś miała taką sytuację. Masakra, kurwa. Okay. Masakra, Nie. Okej. To mogę cię związać?
Gru? Dobra, zrób to. Jest, ja lubię takie kinki staw, możesz mnie... możesz mnie powiązać, zostaw. Ja was zamykam i cię bawcie. Dobra. Tam będzie Gru bezpieczny. Będę tu bezpieczny. Mi. Do widzenia, Gru. Już łazi, się świeci oczym. Dobra, wynoka, 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 wynoka stąd. Wynoka. Wynoka. Dobra, cisza, cisza. Proszę nie panikować, Gru jest tam zamknięty. O kurwa, tam jest bydlak. Ja pierdzielę to. Spadamy stąd, kurde. Dzień dobry. Tam się uczy, musi być siły. Dzień dobry. Witam. Uciekaj! Ja waszą dwójkę słyszałem, nie? Ja tak sobie myślę, ej, bo kluczyki wsadziłem wszystkie do tych dziurek. Kurwa, zaproszę was, otworzymy sobie. Ja wychodzę, to potwór mi od razu. Gościu stoi, myślę, to wy. Wyskoczył, kurwa, takiego jumpscare dostałem, że się wydarł, jak mała dziewczynka. My z Bladim też chodziliśmy i był taki, patrzył w ścianę i potem sobie szybko poszedł, nie? A potem przychodzi Amogo, a potem Amogo przyszedł, kurwa, zaraz po nim i się zachowywał jak bot znowu, nie? Masakra. Amogo to jest, kurwa, masakryczny człowiek. Straszy ludzi biednych. Kurwa, no mi czaty mówią, że do grobu mnie wpędzi, że ja już mam stan przedzawałowy. Ja tak się wydarłem, jakbym kurwa dziewczynką malutką. No kurwa z siebie wydałem, tak się wystraszyłem. Ja się, ja mam kamień na twarzy, biegnę przed siebie, byleby uciec. Dobra, próba. O. Okej, wyszliśmy, jest dobrze. Tutaj mamy drzwi. Halo? Nic. Nie, kurwa nie! Siedź tam! Amongo, jeżeli to jesteś ty, to se kurwa tam siedź teraz. O chuj, to chyba nie jest Amongo. Amongo! To ty? Nie wygłupiaj się! Jeżeli to jesteś ty, to wsadzę ci to puszkę głęboko w... Tam, właśnie tam. W dziurkę od nosa, właśnie tak. Siedź tam, kurwa. A zobaczysz, jak cię w dupę ugryzie potwór. Nie, kurwa, siedź. Nie. Siedź tam. Halo, żyjemy? Nie wiem, drzwi mi jakiś, kurde, siuszak otwiera. Drzwi mi otwiera. Zamykaj to, kurwa. Ja się nie otwieram jakiś. Kurwa, do Bakuślandii cię zamknę za chwilę. Nie wyszło. No, otwórz. Nie masz psych otworzyć potworku. Poszedł. O nie. Nie, podszedł z powrotem. Podszedł z powrotem. Zamykaj to! Zamykaj to! Rwa! Nie otworzę. Nie wolno otwierać. Zakaz jest, kurwa, prohibicja. Przekichane. Ja nie otworzę, bo kurwa na własnej skórze się przekonałem, jak to działa wszystko. Zamknij to. Nie wpuszczamy żadnego kobusia. Ty kurwa bakuś do kieszonki, zamknij to. Nie. Ja, bo czaty mi piszą, że to jest kubuś i jest bardzo nieśmiały. Nie wpuszczamy żadnego kubusia, ja kurwa. Kubuś, zostajesz na pewno. Kubuś, jesteś do bana. Kubuś, siedź tam. Kubuś, do bana jesteś, wyjdź, idź. I sobie, nie lubimy cię! Nie chcemy żadnych soczków, czaty! Nie chcemy żadnych soczków od kubusia, nie! Ja nie potrzebuję soczków. No nie, niebezpieczne soczki od obcych ludzi, ja nie potrzebuję... Zamykaj to! Wyjdź i zamknij to z powrotem! Patrz, otwieram ci, wyjdź! I zamknij to! Widzisz, mówiłem, że tam on go! Ale mimo wszystko wyjdź i zamknij to i będziemy czekać dalej się bać siebie, bo jesteś kubuś. Jesteś kubuś. Nie, no fajnie było. Fajnie się bawiłem. Bladii! Bladii! Ten potwór. Ten co potwór to jednak Amongo. Ale tam za mną jest potwór. Prawdziwy. Nie kłamie. Bladii! Tam właśnie był potwór. Bladii! No cóż, przekonacie się na własnej skórze. Ja nic nie idę. No nie, no trzeba iść. Ej, pod którym jest latarka? A wziąć najpierw, w ekwipunku znaleźć. A.
A, trzeba szukać, no. Kto szuka, nie błądzi. A... Gru! No, Gru tam krzyczy. Halo! Halo! Nie ma Bladiego? Halo, halo! Nie, nie słyszę go, wiecie. I, ale ciała też nie widziałem. Ale! Tu są zamknięte drzwi, ale to nieważne. Chodź, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. No. To mnie przeraża. O. Oh. Idziemy? Tu jest problem pewien. Idziemy, no kurwa, na was czekałem. No i jazda. Dobra. Okej. Okay. Niższy poziom. Dobra, tutaj są drzwi. Pierwsze drzwi. Otwarte. Chuj, nic nie ma. Nie trzeba kluczyk znaleźć w jakichś drzwiach teraz, no. Ja pierdolę. Ja powiem ci, że w porównaniu do poprzedniej edycji tej mapy, nie. To klimat zajebisty. To jest o wiele... winda? Kurwa. O kurwa. A jeszcze w dół! Ja na górę kliknąłem! Nie chcę tam tu!